Witam Was w kolejnym odcinku z serii kryminalnego podsumowania miesiąca. Dzisiaj czas na podsumowanie lutego i pierwsze miasto, do którego się przenosimy, to Bydgoszcz, gdzie we wtorek 8 lutego około godziny 18:30 policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań właśnie w Bydgoszczy. Do mieszkania, w którym toczyła się rodzinna awantura, funkcjonariusze weszli siłą dzięki wsparciu straży pożarnej. Jak się okazało, na klatce schodowej leżała 25-letnia kobieta z licznymi obrażeniami. W mieszkaniu natomiast znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn w wieku 25 i 22 lat oraz ranną starszą kobietę. W mieszkaniu obecne były także dzieci, córki tej kobiety, która leżała na klatce schodowej w wieku 3 i 5 lat. Według wstępnych ustaleń policji w mieszkaniu doszło do rodzinnej scysji. 25-letni mężczyzna zaatakował swoją byłą partnerkę, 25-latkę, jej obecnego partnera, 22-latka oraz babcię partnerki, 71-letnią kobietę. Najprawdopodobniej powodem kłótni były właśnie dzieci oraz nowy związek matki dziewczynek. Po ataku mężczyzna najprawdopodobniej targnął się na własne życie. 8 dni później, bo 16 lutego, na terenie ogródków działkowych w Rumi ujawniono zwłoki 54-letniego mężczyzny. Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna został zaatakowany ostrym narzędziem, a jego zwłoki próbowano ukryć. Policji szybko udało się ustalić tożsamość podejrzanego o te zbrodnie. Okazał się nim 34-letni mężczyzna, który został zatrzymany na terenie jednego z mieszkań w Gdyni. Podczas zatrzymania był zaskoczony. Śledczym udało się zabezpieczyć siekierę, którą najprawdopodobniej ofiara została zaatakowana, a także dokumenty należące do poszkodowanego. 34-latkowi grozi dożywocie. Tego samego dnia zapadł wyrok w sprawie Tomasza W., czyli optyka z Sosnowca oskarżonego o porwanie oraz zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic. Przypomnijmy krótko sprawę, która wstrząsnęła Polską w 2021 roku. 22 maja 2021 roku 11-letni Sebastian poszedł na plac zabaw w Katowicach, dokładnie w Dąbrówce Małej. Umówił się ze swoją mamą, że wróci do domu o godzinie 19. Chłopiec jednak wcześniej zadzwonił do mamy, prosząc ją o to, czy może wrócić pół godziny później. Mama się zgodziła, jednak syn do domu tego dnia już nie wrócił. Uruchomiono Child Alert i poszukiwania nie trwały długo, bo już następnego dnia, 23 maja, śląska policja poinformowała, że znaleziono ciało chłopca na terenie Sosnowca. Tego samego dnia policja zatrzymała podejrzanego Tomasza W., którego zatrzymano 200 metrów od znalezionego ciała chłopca. Na trop mężczyzny policja trafiła m.in. dzięki monitoringowi, który wskazał biały samochód marki Ford, dokładnie Ford Mondeo, którym poruszał się sprawca oraz w którym zauważono Sebastiana. Mężczyzna był karany m.in. za porwanie rodzicielskie, a w jego mieszkaniu ujawniono treści pedofilskie. Mężczyzna podejrzewany był również o zabójstwo swojej 12-letniej bratanicy, jednak nigdy nic mu nie udowodniono. Tomasz W. przyznał się, że porwał Sebastiana przez przypadek. Prawdopodobnie myślał, że to dziewczynka. Sebastian bowiem miał nieco dłuższe włosy i mógł sprawiać z daleka wrażenie, że jest dziewczynką. Tomasz W. postanowił zabić chłopca, gdyż ten groził mu, że powie policji o wszystkim. Udusił chłopca, a jego ciało chciał ukryć na budowie. Tomasz W. przed sądem odpowiadał za zabójstwo Sebastiana oraz za napaści na dzieci na tle seksualnym i 16 lutego 2023 roku otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Poszukiwania były bardzo intensywne i prowadzone na szeroką skalę. Zaangażowana była absolutnie cała policja, też ja pamiętam zaangażowanie społeczne, było mnóstwo ochotników, też media cały czas relacjonowały tę sprawę, więc to taka bardzo spektakularna, głośna sprawa.
23 lutego, w czwartek, około godziny 16, policjanci z Tarchomina otrzymali zgłoszenie, że w jednym z domów jednorodzinnych na ulicy Nowodworskiej, Tarchomin to dzielnica Warszawy, dzieje się coś niepokojącego. Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, odnaleźli zwłoki 40-letniej kobiety oraz 20-letniego mężczyzny. Co więcej, w mieszkaniu znajdował się również ranny mężczyzna, na którego ciele ujawniono rany kłute. Według nieoficjalnych doniesień, ranny mężczyzna może być odpowiedzialny za śmierć kobiety i mężczyzny, których zwłoki znajdowały się w domu. Teraz przenieśmy się do spraw ze świata. Pierwszym krajem, do którego się udamy, będą Czechy. Tutaj bardzo dziękuję mojemu słuchaczowi, który regularnie podsyłał mi na ten temat maile. 12 stycznia 2023 roku przypadkowy przechodzień zauważył dryfujące zwłoki w rzece Berounka w miejscowości Pilsno na terenie Czech. Jak się okazało, zwłoki były pozbawione głowy oraz genitaliów. Na ciele zmarłego mężczyzny widoczne były liczne rany kłute i śledczym udało się ustalić tożsamość mężczyzny, które należało do 32-letniego Słowaka, który był znany wśród okolicznych bezdomnych. Mężczyzna zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków i również pewnie z tego względu był bezdomny. Do dzisiaj śledczy poszukują sprawcy tej brutalnej zbrodni. Jedyne, co udało się ustalić, to fakt, że zbrodnia była bestialska. Policjanci nie ujawniają szczegółów ze względu na brutalność, natomiast opublikowano zdjęcie człowieka, którego policja poszukuje i tutaj pewnie je teraz widzicie na ekranie, jeżeli oglądacie ten odcinek na YouTubie. Z kolei w Wielkiej Brytanii miała miejsce wstrząsająca historia. Mianowicie zaginęła 27 stycznia, no wiem, że tutaj trochę z takim opóźnieniem, no ale poszukiwania trwają głównie w lutym tutaj. Zaginęła 45-letnia Brytyjka. Kobieta rano zawiozła swoje córki do szkoły, po czym udała się na spacer z psem. Około godziny 8.50 Nicole przechadzała się ścieżką nad rzeką Wyre. O 8.50 wysłała do swojej koleżanki SMS-a z propozycją spotkania. Chwilę później wysłała maila do swojego szefa. O godzinie 9.00 zalogowała się na platformę Teams, gdzie odbywało się spotkanie służbowe. Z kolei o 9.10 Nicole mija jej znajoma, sąsiadka. O 9.30 spotkanie na Teamsach się skończyło, jednak Nicole w dalszym ciągu pozostała na tym spotkaniu zalogowana. Nie wróciła do domu, mąż zgłosił zaginięcie. Podążono śladem przechadzki Nicole, gdzie znaleziono na jednej z ławek jej telefon oraz psa Wiley, czyli Springer Spaniela. Poszukiwano kobiety w okolicach rzeki Wyre, niestety nie natrafiono na żaden ślad. 15 lutego do mediów trafiła informacja, że Nicole Bally jest uznana za zaginioną wysokiego ryzyka. To oznacza, że do jej zaginięcia najprawdopodobniej przyczyniły się osoby trzecie. Rodzina ujawniła informację o tym, że kobieta miała dość poważny problem z alkoholem ze względu na doświadczenie menopauzy. Co więcej, udało się dotrzeć do informacji, że 10 stycznia pod dom Paula i Nicole miał zostać wysłany patrol policji na interwencję. Ale czego ta interwencja dotyczyła, tego nie ujawniono. 19 lutego przypadkowi spacerowicze natknęli się na ciało kobiety leżące w rzece Wyre i szybko ustalono, że są to zwłoki zaginionej Nicole. Znaleziono ją około mili od miejsca jej zaginięcia. Nie wiadomo na razie, czy do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie. 19 lutego około godziny 9.30 na policję w Linden w Stanach Zjednoczonych wpłynęło zgłoszenie o strzelaninie w jednym z domów. Kiedy służby pojawiły się na miejscu, zabezpieczono ciała trzech osób. Dwóch ciał dorosłych osób oraz dziecka. Drugie dziecko z kolei zmarło w trakcie przewożenia do szpitala. Wszyscy mieli śmiertelne rany postrzałowe. Jak się okazuje, napastnikiem była jedna z ofiar. Ojciec, 41-letni Krzysztof Nieroda. Krzysztof i Justyna byli Polakami, którzy w 2007 roku wprowadzili się do Linden w stanie New Jersey.
Krzysztof był elektrykiem, ona z kolei prowadziła salon piękności. Według zeznań sąsiadów byli bardzo spokojną i kochającą się rodziną. Wszyscy obecnie są w szoku ze względu na to, co się stało. Według ustaleń policji Krzysztof po dokonaniu makabrycznej zbrodni miał zadzwonić do jednego z członków rodziny i przyznać się do tego, że to właśnie on zastrzelił rodzinę, po czym oddał śmiertelny strzał w głowę. Samobójczy strzał. Kiedy policja pojawiła się na miejscu, broń była w pobliżu Krzysztofa. Dlaczego doszło do tej zbrodni, co było przyczyną, nie wiadomo. Miesiąc przed zbrodnią Krzysztof opublikował zdjęcie ze swoją żoną Justyną, podpisując, że ma piękną żonę i właśnie udają się na randkę. Więc taka niechlubna polska historia z zagranicy. Ale to mamy sporo tych polskich akcentów światowych właśnie w lutym. Przenosimy się jeszcze na moment do Hongkongu, gdzie zapoznacie się ze sprawą Abby Choi. Abby Choi to 28-letnia modelka, która w niedawnym czasie zyskała ogromną sławę. Głównie tutaj mówimy o social mediach. Stała się też taką bardzo, bardzo znaną w Hongkongu, no i też na świecie oczywiście, influencerką. We wtorek 21 lutego kobieta zaginęła, a już następnego dnia policja rozpoczęła poszukiwania. Ostatnim razem Abby była widziana w dzielnicy Hongkongu Tai Po. Z kolei w czwartek 23 lutego policja wkroczyła do wynajmowanego przez byłych teściów zaginionej mieszkania, a tam w lodówce ujawniono nogi kobiety, oczywiście odcięte od ciała. Na miejscu zabezpieczono również garnek, w którym znajdowała się głowa oraz żebra Abby. Śledczy zabezpieczyli również mielarkę do mięsa, krajalnicę, piłę łańcuchową, które z pewnością posłużyły do rozczłonkowywania ciała. Zabezpieczono również płaszcze przeciwdeszczowe, gumowe rękawice oraz maski. Policja zresztą bardzo szybko ustaliła podejrzanych i obecnie wśród tego grona znajduje się były mąż Abby, Alex Kwong, oraz jego rodzice i brat. Według prasowych doniesień to właśnie teść ofiary był głównym pomysłodawcą, głową tej całej operacji pod tytułem zbrodnia. Prawdopodobnym motywem były pieniądze i chodziło o willę wartą około 60 milionów złotych, którą Abby planowała sprzedać. Przejdźmy teraz do zaginięć. Zaginął Jacek Łęgowik, 58-letni mieszkaniec Częstochowy, który wyszedł z domu przy ulicy Prądzyńskiego 27 stycznia 2023 roku i od tamtej pory nie ma z nim kontaktu. Poszukują go rodzina oraz przyjaciele. W dniu zaginięcia mężczyzna ubrany był w ciemną, dłuższą kurtkę, czapkę w kolorze ciemnym, dżinsy oraz torbę typu worek. Ma 170 cm wzrostu. 25 lutego zaginął Jędrzej Sarnowski, 36-letni mieszkaniec Śremu. To było bardzo głośne zaginięcie. Wiele osób z moich znajomych udostępniało je, ponieważ Jędrzej był znajomym jednej z moich znajomych osób. Mężczyzna w nocy z soboty na niedzielę bawił się w dyskotece Tropicana przy ulicy Chłopowskiego w towarzystwie swoich znajomych. Między godziną 00:30 a 01:20 przyjaciele stracili Jędrzeja z oczu. Byli pewni, że postanowił wrócić do domu, ale tak się jednak nie stało. Jego telefon od tamtej nocy jest nieaktywny. W noc zaginięcia Jędrzej ubrany był w kurtkę koloru granatowego marki Red Bull, na której widoczne były emblematy Formuły 1 w kolorze czerwonym. Niestety to zaginięcie zakończyło się tragicznie. 1 marca odnaleziono ciało zaginionego śremianina w stawie nieopodal parku Odlewników. Rodzinie oraz znajomym składamy najszczersze kondolencje. Jeżeli ktoś z Was posiada informacje na temat tego, na temat okoliczności śmierci Jędrzeja Sarnowskiego, oczywiście proszony jest o kontakt z policją. Policja prosi o informacje o osoby, które widziały tamtej nocy mężczyznę albo mają jakiekolwiek informacje na temat jego zaginięcia lub też dziwnej śmierci. 28 lutego miała miejsce tragiczna historia, sytuacja, którą żyje Polska do teraz, do dzisiaj. 28 lutego około godziny 16 w parku Planty
na terenie Zamościa grupa nastolatków zaatakowała 16-letniego Eryka. Jeden z atakujących miał kopnąć poszkodowanego w głowę. Chłopak został pobity i niestety wskutek doznanych obrażeń zmarł. Na miejscu policja zabezpieczyła ślady oraz zapis monitoringu i 2 marca zatrzymano 4 osoby podejrzane o napad na nastolatka ze skutkiem śmiertelnym. Główny sprawca ma 17 lat. Jest nim Daniel G., który usłyszał zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałej dwójce nastolatków grozi 16 lat pozbawienia wolności za udział w bójce. Wśród 4 podejrzanych osób znalazła się również 16-latka, która na dzień dzisiejszy nie usłyszała jeszcze zarzutów. Prawdopodobnym motywem tej zbrodni było to, że pobity chłopak miał rozpowszechniać jakieś plotki czy informacje na temat głównego sprawcy tego pobicia. Policja zabezpieczyła korespondencję znajdującą się na telefonach komórkowych wszystkich zatrzymanych osób. Jest to historia, która mną wstrząsnęła chyba najbardziej. Polska też i cały świat właściwie o takim rozgłosie nie słyszeliśmy od bardzo, bardzo dawna. Żyje, chociaż już mam nadzieję, że coraz mniej, sprawą Madeleine McCann, która to za sprawą Julii Wandelt, Polki, ostatnio znowu zaczęła w mediach zajmować pierwsze strony na portalach prasowych i plotkarskich nawet. Julia Wandelt to Polka, która kilka tygodni temu na Instagramie rozpoczęła bardzo głośną kampanię mającą na celu skontaktowanie jej z matką Madeleine McCann, którą to ta Julia Wandelt twierdzi, że jest. Twierdzi, że została zaadoptowana przez swoich rodziców jako bardzo mała dziewczynka. Pokazuje w swoich social mediach dowody na to, że miałaby być Madeleine McCann. Głównie tutaj pokazuje swoje oko, które ma również taką podobną do Madeleine skazę, taką jakby rozpłyniętą trochę źrenicę czy tęczówkę, która jakby taką ma bardzo charakterystyczną skazę. Na moje oko jest to zupełnie inny kształt tego znamienia. Natomiast początkowo to wszystko wyglądało bardzo sensownie. Dziewczyna dosłownie w kilka dni z kilkuset osób na profilu zyskała ponad 1 000 000 obserwujących. Rozpisywały się o niej największe portale na całym świecie, łącznie z TMZ, z The Sun, z New Yorker Timesem i tak dalej, i tak dalej. Na ten moment badania porównujące twarz Julii Wandelt z Madeleine McCann absolutnie wykluczyły podobieństwo. Na jaw wypłynęły również takie fakty, że Julia kilka miesięcy temu prowadziła podobną akcję, tylko podawała się za inną zaginioną dziewczynkę. Jest najprawdopodobniej osobą w złym stanie psychicznym, prawdopodobnie cierpi na jakąś albo chorobę, albo zaburzenia, które objawiają się właśnie tym, że poszukuje swoich rodziców i podaje się za osoby zaginione. Dziewczyna ma żyjących biologicznych rodziców, którzy też wydali oświadczenie, w którym mówią, że ich córka jest chora i cierpi, nie chce poddawać się leczeniu, że próbowali ją powstrzymywać, ale niestety się to nie udało. To taka ciekawa sprawa, która pokazuje, jak bardzo szybko taki news może obejść cały świat, jak bardzo ludzie za takim newsem idą. Jest tam też kobieta, która jest obywatelką Stanów Zjednoczonych, która jest medium, która wzięła pod opiekę właśnie Julię Wandelt, robi z nią live'y. Z kolei ta kobieta ma ponad 6 milionów obserwujących na Instagramie i daje tylko, właściwie to, która właściwie legitymizuje sobą tę historię, no ile oczywiście dla kogokolwiek medium jest wiarygodnym źródłem informacji.
Trwają obecnie badania DNA, które mają potwierdzić lub wykluczyć to, że Julia Van Delt jest zaginioną Madeleine McCann, ale na ten moment już chyba nikt w to nie wierzy i cieszę się też, że media bardzo szybko przeszły z takiego momentu zachwyt, że być może znaleźliśmy coś, że być może jesteśmy na jakimś tropie do takiej smutnej konstatacji, że to raczej po prostu wytwór czyjejś wyobraźni, być może jakiegoś zespołu. Zresztą bardzo Wam polecam materiał doktora Grande, który zazwyczaj zajmuje się analizowaniem psychiki seryjnych zabójców i w ogóle takich bardzo głośnych spraw kryminalnych z całego świata. On wziął również na tapet Julię Van Delt, więc jest taki polski akcent na najbardziej znanych kryminalnych kanałach na świecie, takich true crime'owych. Możecie sobie na YouTubie pooglądać. Doktor Grande robi tam bardzo ciekawą analizę właśnie Julii Van Delt. Oczywiście to wszystko są spekulacje, bo on zawsze zaznacza, że to są tylko spekulacje na temat dostępnych informacji. On oczywiście nie, to nie jest jakaś medyczna diagnoza, tylko spekulacja na temat tego, co może się dziać w zaistniałej sytuacji. Więc to tak chyba na dobrą sprawę jest cały luty, który chciałam Wam podsumować i na koniec chciałabym dodać Wam od siebie taką historię, o którą zostałam poproszona przez moją słuchaczkę Weronikę Buchelt. Ja chciałam z tego zrobić osobny odcinek, ale informacji jest trochę za mało, żeby zrobić z tego odcinek. On by miał właściwie kilkanaście minut, więc tutaj na sam koniec przypomnę o zaginięciu sprzed wielu lat, ale zaginięciu, które może mieć, które bardzo możliwe, że jest w ciemnej liczbie zabójstw. Jest to zaginięcie z takim trochę podwójnym dnem. Zapraszam Was na tę historię na sam koniec. Jest to zaginięcie Patryka Bryla. Tymczasem, jeżeli macie jakieś informacje na temat osób zaginionych, na temat spraw, które Wam tutaj poruszyłam, czy macie jakieś historie, które mogłyby znaleźć się w podsumowaniu marca, to oczywiście czekam na nie pod mailem po @piątenezabijaj.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Jeżeli ten odcinek, jak i każdy inny Wam się podoba, to zasubskrybujcie ten kanał zarówno tutaj na YouTubie, jak i na Spotify'u, czy Apple Podcasts, czy Google Podcasts. Jest to dla mnie bardzo ważne, żebyście obserwowali te treści, żebyście dostawali powiadomienia na bieżąco, ale też dla mnie jest to coś, co chyba się najbardziej liczy, ta liczba obserwujących i słuchaczy, którzy są wokół tych kanałów zebrani. Dziękuję Wam za uwagę i teraz Was proszę o to, żebyśmy przenieśli się do sprawy Patryka Bryla. Patryk Bryl urodził się 2 stycznia 1991 roku w Bydgoszczy. Mieszkał tam z rodzicami oraz bratem, siostrą i babcią. Patryk nigdy nie miał problemów z nawiązywaniem znajomości. Zawsze miał wokół siebie mnóstwo kolegów, koleżanek. Był wesoły, był wysportowany. I to, co też ważne i co świadczy o jego niezwykłym charakterze, to, że chorował na celiaklię. To bardzo poważna choroba, która wiąże się z nietolerancją glutenu i to taką bardzo poważną nietolerancją glutenu. To się w dzieciństwie wiąże z tym, że trzeba na siebie bardzo uważać. Nie wolno jeść większości takich produktów, które kojarzą nam się z żywnością dla dzieci. Do tego wszystkiego to uniemożliwiało również w jego przypadku branie udziału w koloniach, obozach, wyjazdach szkolnych, ponieważ rodzice nie mogli gwarantować swojemu dziecku bezpieczeństwa. Kiedy nie przestrzegał diety, mógł na przykład bardzo ciężko zachorować, mógł nawet doznać czegoś w rodzaju takiego zatrucia organizmu. Ta surowa dieta i szereg ograniczeń, które go wyróżniały na tle rówieśników, które go właściwie to izolowały od tego rówieśniczego stylu życia, spowodowały, że w Patryku pojawiły się dość negatywne emocje
i czasami Patryk był dość wybuchowy, o tak bym to mogła ująć. Znalazł w sobie jednak ujście tych emocji w sporcie, uwielbiał piłkę nożną, ćwiczył nie tylko tak rekreacyjnie, ale był przede wszystkim zrzeszony w klubie sportowym. Do tego wszystkiego był jednym z lepszych zawodników, trener go zawsze bardzo wspierał, chwalił, a jeżeli chodzi o takie bardziej przyziemne sporty, powiedzmy takie, które są już dla każdego Kowalskiego, to kochał wędkarstwo, wraz ze swoim tatą bardzo często się wybierał na ryby, był bardzo zapalonym wędkarzem, znał świetnie gatunki, uwielbiał to siedzenie, czekanie na to, aż coś się złapie, lubił ten styl. Z ojcem był związany nie tylko tak poprzez wędkarstwo, ale też bardzo ojcu pomagał w pracy, więc też relacja Patryka z tatą była bardzo silna. I dopiero jak został już takim nastolatkiem, wszedł w ten wiek nastoletni, nie wiem, 15-16 lat, zaczęły wychodzić na jaw jakieś takie cechy charakteru Patryka, które może wówczas wcześniej były bardziej uśpione. Patryk trafił do takiego środowiska, w którym pojawiły się narkotyki, pojawiły się jakieś takie drobne przestępstwa, handel tymi narkotykami, co spowodowało, że Patryk po pierwsze sam zaczął te narkotyki brać, zaczął nimi handlować. To wszystko po to, żeby mógł zaimponować pewnie swoim rówieśnikom. W podstawówce miał z tym problem, ponieważ nie uczestniczył w takim życiu szkoły, jak każdy przeciętny uczeń. Tutaj jednak miał na to wielką ochotę, wielką potrzebę, no więc zaczęło się wagarowanie, te narkotyki, do tego wszystkiego problemy właśnie z nauką, nieprzechodzenie z klasy do klasy i to dla Patryka skończyło się w ośrodku takim wychowawczym, do którego został wysłany przez to, jakie problemy właśnie ze szkołą i z zajęciami miał i oczywiście też z prawem. Później podjęto też decyzję o tym, żeby u Patryka zastosować indywidualny tok nauczania i właśnie gimnazjum skończył właśnie w takim indywidualnym trybie. Po gimnazjum rozpoczął pracę w firmie budowlanej, wyjechał za granicę na budowę, bodajże do Niemiec i w 2014 roku Patryk wrócił do Polski i wtedy dzieją się dziwne z Patrykiem rzeczy, ponieważ kilka razy w niewyjaśnionych okolicznościach traci przytomność. Za każdym razem oczywiście zostaje wezwane pogotowie, ale pogotowie, gdy widzi młodego chłopaka, który jeszcze w dodatku jest pod wpływem alkoholu, bo to się wszystko jakoś dzieje pod wpływem alkoholu, nie traktuje tych zgłoszeń zbyt poważnie lub nie zgłębia tego omdlenia. Może zakładają ratownicy, że chłopak jeszcze jest pod wpływem jakichś używek. W każdym razie nie udaje się nigdy wyjaśnić przyczyny tych omdleń i mimo namowy rodziców i bliskich nigdy nie udaje się do specjalisty, żeby zbadać przyczynę tej utraty przytomności, tych powtarzających się przypadków. 13 listopada 2014 roku Patryk o 7:30 wychodzi z domu na spotkanie z kolegą. Po półtorej godziny wraca do domu na chwilę, po czym wychodzi na osiedle Piaski. W międzyczasie rozmawia ze swoim ojcem. Mówi, że wszystko jest w porządku. Mówi mu o swoich planach. Nic w jego głosie nie świadczy o tym, że coś jest nie tak. O 14:40 widzi się jeszcze ze swoim szwagrem. I tak właśnie szwagier jest ostatnią osobą, która widzi Patryka. O godzinie 16:00 pan Bryl zaczyna szukać syna na własną rękę, dzwoni do znajomych, jeździ, sprawdza. Nikt nic nie wie. Jeden z kolegów Patryka twierdzi, że tak, widział się z Patrykiem parę godzin temu, ale Patryk wyskoczył przez płot na tyłach tam tego miejsca, gdzie mieszkał. To się podobno zdarzało często. Patryk, to był jakiś skrót, którego Patryk używał. Z kolei inny kolega twierdził, że mieli razem wykonywać jakieś prace naprawcze w domu.
Ale Patryk na to spotkanie, na to umówione naprawianie domu czy tam remont nie dotarł. I wszyscy znajomi Patryka nie posiadają żadnej wiedzy na temat tego, co się z nim działo. Dlatego 14 listopada 2014 roku zostaje zgłoszone zaginięcie Patryka Bryla. Okazuje się jednak, że policja tego zaginięcia nie przyjmuje. I wszystko dzieje się dlatego, że Patryk w tamtym czasie jest przez policję poszukiwany. I to jest historia, która zmienia postać rzeczy. Patryk miał wyrok za, nie wiem, czy za narkotyki, czy za handel narkotykami. W każdym razie, oczywiście mi się tutaj pierwsze, co pojawiło w głowie, to to, że po prostu Patryk uciekł przed wymiarem sprawiedliwości, nie chciał poddać się karze, dlatego też tutaj twierdzimy, że jest zaginiony, natomiast on tak naprawdę się ukrywa. Jednak wyrok, który Patryk miał do odsiedzenia, to były chyba 2 miesiące, kilka tygodni kary w każdym razie miał do odbycia. No i zgodnie tutaj rodzina i znajomi, bliscy twierdzą, mówię tutaj o bliskich znajomych takich, którzy się angażują do tej pory w odnalezienie Patryka, twierdzą, że dla tych kilku tygodni Patryk nigdy by nie uciekł, poinformowałby na pewno rodzinę, że się ukrywa i że to na pewno tutaj o ukrywaniu nie mamy do czynienia, tylko po prostu Patrykowi coś się stało. Dlatego też do sprawy bardzo szybko zaangażowali, rodzina angażuje nikogo innego jak udawanego detektywa, który oczywiście po zawzięciu im pieniędzy niczego nie załatwia, organizuje jakąś konferencję prasową, w trakcie której też oczywiście nic się nie wyjaśnia. Oprócz tego, że oszukuje ich quasi-detektyw, to jeszcze policja traktuje ich z góry, nie pomaga im w odnalezieniu syna, nie przyjmuje zgłoszenia o zaginięciu, nie sprawdza policja ani bilingów, ani komputera, ani jego telefonów, ani portali, takich jak na przykład Facebook, mimo że na Facebooku po zaginięciu Patryka pojawiają się na jego koncie bardzo dziwne wpisy. Między innymi jeden z nich to: dlaczego mnie tak szukacie? Co bardzo dziwne. Kto się zalogował do tego konta, nie wiadomo, nie sprawdzono adresów IP, logowań, więc to wszystko jak krew w piach właściwie. Wszystkie starania rodziny w pewnym momencie zostają po prostu zbywane przez policję. Rodzina podejrzewa, że ktoś z bliskich znajomych Patryka ma dostęp do jego konta, do jego telefonu. Jednak każdy z kolegów, których wskazuje rodzina, zostają przesłuchani i właściwie nic nie wskazuje na to, że coś ukrywają, jednak żaden z bliskich znajomych Patryka nie poddaje się badaniu wariografem, więc to tylko takie zastanawiające. No oczywiście mogli odmówić, natomiast to taka znacząca rzecz, że nikt się temu badaniu nie poddał. W dniu zaginięcia Patryk był ubrany właściwie od stóp do głów w markę Nike. Miał seledynową kurtkę, czarne spodnie, czarne buty tej marki, przez pas przepasaną niebieską nerkę, też marki Nike. Posiadał przy sobie nie dość, że wszystkie dokumenty, to jeszcze bardzo dużą, czy sporą ilość gotówki, którą miał przeznaczyć na nie wiadomo jaki cel. Żeby utwierdzić was w przekonaniu, że mamy do czynienia nie z ucieczką, nie z ukrywaniem się przed wymiarem sprawiedliwości, to dodam tylko tyle, że w 2019 roku, czyli 5 lat po zaginięciu Patryka, sprawą przejęło bydgoskie Archiwum X, ale rodzina została uprzedzona, żeby nie spodziewała się szybkich efektów, bo to będzie trwało prawdopodobnie latami. Bliscy mają nadzieję do dzisiaj, że Patryk żyje, że sprawa zostanie wyjaśniona. No tutaj jednak zajęcie się tą sprawą przez Archiwum Mix nie wróży, jakby Patryk miał żyć. Ja z tą sprawą zetknęłam się przez Weronikę Buchelt, która do mnie napisała. Jest to córka byłego pracodawcy Patryka, który
o niego się bardzo martwił. Patryk robił zawsze świetne wrażenie, był bardzo ciepłym, miłym chłopakiem, być może pogubionym trochę życiowo, być może takim, który trochę z tym prawem gdzieś zadarł w pewnym momencie swojego życia, ale zdecydowanie zawsze pozostawiał po sobie dobre wspomnienia i dlatego wszyscy tak bardzo chcieliby dowiedzieć się, co się z nim stało. Zdjęcie Patryka oczywiście wrzucam w grupę, tutaj też w linkach, w źródłach możecie Patryka zobaczyć. Pewnie też na YouTubie właśnie wyświetla się jego zdjęcie. Jeżeli ktoś z Was ma jakąś wiedzę na temat tego zaginięcia i sprawy Patryka Bryla i tego, co mogło się z nim stać w 2014 roku, 13 listopada, oczywiście proszony jest o kontakt z policją albo, nie wiem, można do mnie wysłać anonimowego maila. Postaram się przekazać go dalej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Cieszę się, że spotykamy się już po raz kolejny w tej formule. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się trochę na temat aktualności kryminalnych na świecie. Mam też nadzieję, że na siebie uważacie, że dbacie o siebie i że będziecie bezpieczni. Do usłyszenia.